Zapraszamy Was dzisiaj na wspólne malowanie w technice puringu. Pokażemy Wam, jak można operować farbą akrylową, aby uzyskać jeszcze z pomocą kilku dodatkowych przyborów niezwykłe obrazy. Przygotujcie farby akrylowe. Możecie przykryć stół kawałkiem ceraty, folii. Będzie dzisiaj trochę brudno. Będziemy sporo malować. Za chwileczkę zaczniemy. Przygotujcie sobie też farby akrylowe. Ewentualnie mały słoiczek, w którym będziemy mogli troszkę farby rozcieńczyć, bo ważne, żeby one miały bardziej płynną konsystencję. Daria, możesz o podobrazie też powiedzieć? Przyda nam się kilka, jeśli macie podobrazi. To może być coś najlepiej sztywnego i gładkiego, więc idealnie nada się tutaj płótno na kartonie naciągnięte. To jest właśnie takie płótno. Albo jakaś inna, ale dosyć gładka, sztywna powierzchnia. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Zapraszamy na dzisiejsze zajęcia abstrakcji w technice puringu. Pokażemy Wam, jak takie obrazy wykonać za pomocą farb akrylowych. O, takie i inne, to jest tylko przykład. Zaraz będziemy pokazywać znacznie więcej i znacznie ciekawsze przykłady i możliwości tego, co możecie w tej technice uzyskać. Tydzień abstrakcji, dzisiaj czas na farby akrylowe i znaną ostatnio szczególnie popularną technikę puringu. Niesamowicie efektowną. Tak, ta technika ma bardzo wiele różnych swoich pododmian, bo ta technika jest dużym, wielkim eksperymentem. Tak naprawdę każdy opracowuje tutaj swoje tajniki pracy. Moi drodzy, my będziemy dzisiaj używać zestawu bardzo, między innymi, zestawu bardzo specjalnego i bardzo ciekawego, który możecie zamówić w sklepie www.matejko.com.pl. Tam taki właśnie zestaw PBO do technik puringu jest dostępny lub będzie w najbliższym czasie, z tego co wiem, dostawa już zamówiona. Tak więc to jest esencja tego, co będziemy dzisiaj pokazywać i to jest zbiór przyborów, zbiór materiałów specjalnie przeznaczonych właśnie do techniki puringu. Może ja pokażę, o właśnie, całe pudełko w ten sposób. Zawartość tego pudełka wygląda tak. Mamy tutaj zbiór specjalnych farb akrylowych o trochę rzadszej konsystencji. Zbiór różnych szpatułek do uzyskiwania efektów, pojemniczków, pipet, specjalny silikonowy olej, to wszystko... Nawet brokaty. Brokaty, są rękawiczki, ceratka. To wszystko jest specjalnie dedykowane do techniki puringu. Firma PBO, taki właśnie zestaw w sklepie www.matejko.com.pl udostępnia. Możecie go tam zakupić. Ale będziemy dzisiaj używać także najzwyklejszych farb akrylowych, takich, które na pewno macie w tej chwili ze sobą. Także nie martwcie się, nie jest potrzebny ten konkretnie zestaw, żeby część efektów, które dzisiaj pokażemy, uzyskać, bo niektóre efekty zdecydowanie najlepiej właśnie przy użyciu tamtego zestawu wyjdą. Zapraszamy do zadawania wszelkich pytań, będziemy na nie odpowiadać. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Tak jak wspominałem, przyda się dzisiaj ceratka, przyda się podobrazie. Tutaj w zestawie PBO jest taki specjalny krzyżak, na którym można położyć sobie podobrazie, na którym będziemy pracować. I teraz tak, sprawdźcie proszę konsystencję Waszej farby akrylowej. Już pokażę, co jest ważne. W technice puringu najlepsze efekty uzyskujemy farbami akrylowymi raczej płynnymi. To jest akurat farba akrylowa PBO do puringu przeznaczona. Widzicie, ona się wylewa w konsystencji rzadkiej śmietany, właściwie takiej, powiedziałbym, śmietanki 30. To jest dosyć płynne, dzięki temu możemy rozlewać farbę po powierzchni. I do wielu efektów taka właśnie konsystencja jest idealna. Na początek pokażemy Wam jednak technikę, przy której wystarczą, nadadzą się też farby gęste, bardziej gęste. Akurat mam tutaj farby Renaissance. One są
One są trochę bardziej gęste. Przyda się też balonik, o którym mówiliśmy, wypełniony powietrzem lub wodą, bo balonikiem tym będziemy tworzyć pewne ciekawe ślady. Już przechodzimy do sedna i pokazuję, co będziemy robić. Przygotujcie sobie farby akrylowe takie, jakie macie. W tej pierwszej technice każde się nadadzą, a za chwilę wrócimy do zestawu PBO i pokażemy Wam efekty możliwe do uzyskania właśnie przy tamtych konkretnych farbach. Koraliki się przydadzą do rozcierania farby, ale to za chwilę. Na razie w zasadzie balonik i farby akrylowe, jakiekolwiek. W tej pierwszej technice każda farba będzie dobra. Tak, możemy się tutaj pobawić też różnymi kolorami, pomyśleć, jak chcemy stworzyć tę naszą kompozycję, czy zaczynamy od ciemniejszych, jaśniejszych, tak. Jaka tonacja. Tak, bo możemy pracować na białym tle, ale możemy też tło sobie wcześniej pokryć jakimś na przykład, kolorem. Tak, to też ułatwia rozpływanie tej farby. Tak. Ja myślę, że ten pierwszy przykład zaczniemy po prostu na białym podobraziu, żeby Wam pokazać, na czym polega ta pierwsza technika. Weźcie sobie proszę pierwszą tubkę farby i teraz trzymając ją pionowo w dół, możesz Daria ewentualnie operować kamerą i pokazać zbliżenie. W profilu, wiesz, o właśnie, co ja tutaj robię. Słuchajcie, tubkę farby przykładacie dosyć blisko do płótna i wyciskacie farbę tak, żeby ona się, no tu akurat powietrze w farbie, żeby ona się rozpłynęła. OK. I tyle. I to jest pierwszy ślad. Teraz dodamy sobie kolejny kolor. To może być, a możemy dać biel, będzie bardziej kontrastowo i ciekawiej. Jeżeli mamy rzadsze farby, to je można wlewać od góry i zresztą ten drugi ślad pokażemy Wam z farbami rzadszymi, właśnie z farbami PBO do puringu specjalnie przeznaczonymi. I teraz, chcesz jeszcze jeden kolor? No, nie wiem, może jeszcze jeden? Dobra, możemy jeszcze jeden. Okej, okay, robimy taki torcik, robimy tak, taki torcik, ławeczkę i teraz bezę. Teraz przy użyciu balonika. Rozpłaszczamy ten ślad, po czym balonik podnosimy. Dostajemy taki oto efekt. I teraz co ciekawsze, ten balonik, ponieważ on ma farbę na sobie, możemy przyłożyć jeszcze w kilku innych miejscach, a nawet przetoczyć troszkę po... Te kolejne ślady nawet, muszę powiedzieć, często wychodzą ciekawsze. Może tak. Te dwa ślady zrobię farbą akrylową trochę gęstszą, bowiem możecie farbę akrylową sobie też rozcieńczyć po prostu wodą, co zresztą zaraz pokażemy. Może przyczepimy telefon tutaj i już pokażę Wam, jak rozcieńczyć sobie farbę, a my użyjemy farby PBO, która jest z natury rzadsza. To może tak, najpierw dla tych z Was, którzy mają troszkę bardziej gęste farby pojemniczek, do pojemniczka wciskacie troszkę, może magentę wezmę, wciskacie troszkę farby. Dolewać odrobineczkę wody, naprawdę bardzo niewiele, bo to też nie chodzi o to, żeby zupełnie nam to popłynęło. Tak najlepiej pipetą dodać, żeby stopniowo móc... Dokładnie tak, można sobie pipetką taką farbę wkropić, możecie dodać troszeczkę wody, o właśnie, no i rozmieszać patyczkiem
To ja może będę mi rozmieszywał, a ty pokażesz w międzyczasie te rzadsze farby PBO, Daria, dobra? Do podobnego pawiego oka, może w ogóle bez balonu zrobimy, zobaczymy. Także ja mieszam farby, rozcieńczam ją, a Daria pokaże wam tutaj kolejne oczko z farby PBO. Zobaczcie, ta farba rozlewa się, tak, znacznie, ona jest znacznie bardziej płynna, bo jest specjalnie do techniki puringu przeznaczona. Ta biel między poszczególnymi kolorami pomaga nam jakby stworzyć taką granicę, aby one się mieszały, ale nie za bardzo. Zobaczcie, jaka płynna jest ta farba. Nawet teraz tylko przemieszczając. To już jest ładne. Ja już bym zostawił. Może zostawmy jedno takie, a kolejne potraktujemy jeszcze balonem. Mm-hmm. Zresztą zaraz pokażemy wam więcej efektów takich dedykowanych do farb PBO. A to ja może chociaż jedną rzecz jeszcze pokażę, która można delikatnie ciągnąć, tak? Tak, super. Trochę jak efekty marmurkowe. Tak. To co, robimy więcej, czy teraz ty już wlewasz? Wiesz co, ja może pokażę tą farbę, którą rozcieńczyłem trochę. To była bardziej gęsta farba, którą ja rozcieńczyłem wodą i już wam pokażę. Może tutaj gdzieś sobie ten kolejny zrobimy. No i ona się zachowuje po prostu lepiej po rozcieńczeniu, będzie się chętniej rozpływała. To jest taka złotawa brokatowa. Jeszcze może jeden kolor ciemniejszy tutaj wkroplimy. No zdecydowanie lepsze w konsystencji są te farby PBO, ponieważ zwykła farba po rozcieńczeniu wodą, inna farba akrylowa, bo nie ma zwykłych, inna farba akrylowa jednak traci tę swoją konsystencję, ale mam nadzieję, że mimo wszystko coś ciekawego wyjdzie. O, tutaj. Jeszcze musisz odbić. Tak, ponieważ gdzieś. To jest też farba PBO, która daje strukturę marmurkową. To może ją nawet lepiej widać na balonie. A ja zobaczę, co się stanie, jak to by się wleje. Co ty na to? Tak, zaraz pokażemy taką bardziej rozlewaną technikę. Ponieważ oczywiście technika puringu to nie tylko takie koła i pawie oka, to też rozlewanie farby. No ja myślę, że kolejną rozlejemy pewnie bardziej. Można jeszcze ewentualnie tutaj jedno oko w narożniku dodać. Ja może użyję. A może połączyć? No można i tak, słusznie. Oczywiście można dodawać
kolejne kolory. To może tak, może ja tutaj też co nieco sobie pozwolę rozetrzeć. Taka sytuacja, można też czasami wykorzystać po prostu kawałek folii. Myślę, że teraz czas na kolejny przykład, zdecydowanie bardziej rozlewany. Pokażemy Wam już odważniejszą wersję i użyjemy właśnie specjalnych farb PBO z zestawu do puringu. Już pokażemy raz jeszcze zestaw. To może zrobimy teraz taką, gdzie przygotowujemy kilka warstw w jednej miseczce. To jest zestaw, o którym mówię. Raz jeszcze przypomnę, do zamówienia w sklepie www.matejko.com.pl. Duży zestaw, w którym cała masa specjalnych farb i przyborów do puringu. Zacznijmy sobie od jaśniejszych tonów. Już płótna Ci daję. Od żółtego. W zestawie, jeszcze podpowiem, PBO znajdziecie też podobrazia od razu, tak więc to jest kompletny zestaw do tworzenia puringu. Tam są bardzo przyjemne podobrazia płócienne. A właśnie, to jest technika kolejna, która polega na tym, że wlewamy farbę do pojemniczka. Ja pokażę już z bliska. I tutaj właśnie przydadzą się rzadsze farby, na przykład takie jak te dedykowane do puringu. I zaraz zobaczycie, co będziemy z nimi robić. Tych oczek można tam wlać zdecydowanie więcej. Czyli tutaj przygotowujemy odpowiednią farbę już w pojemniczku i będziemy wylewać farbę warstwową. Ona będzie się rozwarstwiać w czasie wylewania. Możemy zobaczyć, nie, z dołu nie widać tych warstw, ale one tam są. Tak, teraz możemy jeszcze sobie przygotować jak gdyby dół. Właśnie, możemy go również pokryć farbą. Skryjemy go też farbą, tak. Pokrywamy go bielą tytanową. No myślę, że tu wystarczy. Mamy taką, tak. Dużo szpachlet w zestawie. W zestawie jest szpachelka. Chodzi o to, aby był poślizg, żeby ta farba mogła się nam tutaj w powierzchni też... Ja myślę, że nawet troszkę chyba więcej jeszcze, bieli się przyda. I wygładzamy te powierzchnie, bo tak jak Wam wcześniej wspominaliśmy, może być biel, może być to też jakiś kolor na... Tak, oczywiście. Jako baza. Jeszcze z tej strony troszkę doleję. Bardzo lubię te dodatkowe narzędzia, szpachelki, szpatułki, które w zestawach PBO można znaleźć. One są naprawdę dobrej jakości i świetnie się sprawdzają po prostu także później przy malowaniu, nawet zupełnie takim tradycyjnym. I teraz, momencik, ja może pokażę, co Daria tutaj planuje zrobić. Proszę bardzo, tu jest ten kubeczek z przygotowaną wcześniej farbą, no i teraz będzie... Tak, teraz zależy, czy z tej strony, myślę, czy z tej strony. Myślę, że w drugą stronę. Ja też myślę, że w tą stronę. Tak, będzie ciekawiej. Tak, że one się będą lepiej mieszać. Niesamowite nasycenie kolorów. Pełne skupienie. To jest jak performance. Tak. Ale piękne marmurki takie powstały, jak muszę Wam pokazać to z bliska.
Zwykła kropla w ten sposób przygotowana. A teraz, no i teraz pytanie, czy Daria będzie chciała coś jeszcze z tym zrobić? Spróbuję, spróbuję. Coś pięknego. Nasycenie tych farb PBO jest naprawdę fantastyczne. Teraz wykorzystując grawitację. Tak, teraz Daria przechyla. O, ja muszę pokazać, co tutaj się dzieje. Dobrze, dobrze, ty się skup na swoim, a ja będę operatorem kamery, bo ty tutaj teraz najważniejszą robotę robisz. To jest teraz przechylone, jak widzicie. No i tutaj teraz dzieje się magia, ponieważ oto wszystko zaczyna się nawarstwiać, przesuwać, rozwarstwiać. Możecie nawet dmuchać albo użyć suszarki do włosów. To daje efekt zmarszczonej powierzchni pofałdowanej. Ona się zresztą marszczy coraz bardziej w miarę kiedy się rozpływa. Będzie kapać zaraz pewnie, ale to właśnie po to ceratka na stole. Ja myślę, że można dolać teraz bezpośrednio nawet stópki jakieś kolory na obrzeżach. Wiesz, co ty na to? Czy ty już jesteś zadowolona z efektu? Jeszcze trochę to poobracam. Możesz bardziej pod kamerę? Tak, jak się tak pięknie jeszcze rozwarstwiają między sobą te warstwy. Może ja zmienię światło, bo... No tak chyba gorzej, wiesz? Gorzej, jednak tak lepiej. Tak, ja myślę, że... Że coś dolejesz jeszcze? Że jeszcze może rzeczywiście z tej strony dodam. Bezpośrednio z tak, stópki, czy bezpośrednio? Bezpośrednio. Teraz, troszeczkę zrobię pod tak. Kamerę się przesuńmy. O. Czyli Jackson Pollock. No i tak, mamy teraz jeszcze szpachelki i różne inne, ale mamy też więcej podobrazi, więc spokojnie możemy pokazać efekty ze szpachelkami czy z koralikami to na może kolejnych... pokażę teraz, że można teraz do tego już bezpośrednio, Tak, tak jak robiliśmy tak. wcześniej, tak? Wlać po prostu. Pan Grzegorz wspomina o obracanym płótnie. Oczywiście znamy tę technikę, tylko do niej trzeba mieć osobne pomieszczenie, ponieważ farba rozchlapuje się na parę metrów dookoła. Ale polecamy Wam pooglądać artystów, którzy malują w technice piorunku obrotowego. Tak najlepiej na zewnątrz. No, tak, to jest bardzo ekstremalna technika. Ale efekty fantastyczne. Całe pomieszczenie jest zachlapane farbą do wysokości... Płótna, cała podłoga, także trzeba kalosze ubrać do tej techniki i w domu raczej nie polecamy, chyba że ktoś chce sobie pomalować ściany na wszystkie możliwe kolory. Super, no i to oczko, to było to. To ja przygotuję kolejne płótno, bo bawimy się coraz lepiej. Takie cztery podobrazia w zestawie PBO znajdziecie. Dobrze, już cię puszczę. Tak, ja się nie mogę doczekać. Słuchajcie, teraz ciekawostka, jeszcze jedna technika, do której koraliki wykorzystamy. Koraliki gdzieś tutaj sobie leżą, zaraz się do nich, o są, zaraz się do nich dokopię. Ta technika polega na tym, że wylewamy farbę na przykład w taki kolisty sposób. O.
Obok wylewamy drugi wałeczek. Można wylewać z pojemniczka albo z takiego zbiorniczka, który tutaj jest w zestawie. Ja wylewam bezpośrednio z pojemniczka, ale widzę, że z tubki bezpośrednio, ale pojemniczek daje troszkę większą precyzję wylewania. Tutaj dosyć duże znaczenie ma dla efektu końcowego rodzaj i rozmiar koralików przede wszystkim. Chodzi o to, żeby koraliki teraz rozłożyć na przykład tak po okręgu. Tak, te koraliki są troszkę za lekkie i gdzieniegdzie nie złapały farby, ale to nic. I taki właśnie efekt możemy uzyskać, ale na tym nie skończę, ponieważ jeszcze coś tutaj dodam. Zapomniałem jeszcze dodać, że farby PBO na każdej powierzchni mogą być stosowane, więc to właściwie nie musi być nawet pod obrazie. Możemy użyć dowolnej powierzchni do tworzenia tych... O, wyszło mi jajko sadzone. Zaraz dosadzę tam jeszcze jakiś inny kolor, żeby było mniej oczywiste. Koraliki dobrze jest wytrzeć oczywiście przed każdą kolejną próbą. Każda technika puring wymaga troszkę ćwiczeń. Chcesz pomóc? Widzę, że szukasz przestrzeni. Tak. Jakbyś to pudełko może odłożył na bok, to byłoby idealnie. Proszę. Daria tutaj coś jeszcze ciekawego zrobiła.
to mnie kusi, żeby teraz użyć po prostu szpachelki i zobaczymy, co tutaj jeszcze zdziałamy w ten sposób. Aha, bardzo ciekawe jeszcze tęczowe rozwarstwienia. Kiedy szpachelkę przesuwamy, moi drodzy, tak jak wspominałem, malujcie razem z nami. Tutaj farby akrylowe po lekkim ich rozcieńczeniu też wdzięcznie się nadadzą. No przede wszystkim jest to bardzo silnie działające na wyobraźnię działanie. Ja przyniosę więcej płócien i jeszcze coś bardziej dynamicznie spróbujemy w takim razie, bo pan Grzegorz tutaj zachęca, nie daje innej opcji, żeby spróbować. Póki co ja tutaj jeszcze. O, ja pokażę, co Daria tutaj wyczynia, bo tu się ładne rzeczy dzieją. Eksperymentuję. Daria, rozlewasz farbę z pojemniczka znowu, tak? Tak. Czyli wlałaś sobie kilka kolorów do pojemnika. Czekaj, bo twoja ręka głównie jest w kadrze. No właśnie, pokażę z bliska. Super. To ja chyba kolejne zrobię też tak z pojemniczka. Tak, ja też użyłam też kawałka folii i jak masz czyste płótno, to chętnie też to odbiję. Wiesz co, mam czyste płótno, ale planowałem na nim coś jeszcze zrobić, dobrze. Ale mam papier jeszcze. Muszę powiedzieć, że to bardzo wciąga. Niesamowicie kreatywne działania. Ja tu jeszcze coś doleję, w takim razie dmuchnę, bo jeszcze dmuchania metody nie pokazywaliśmy. No i takie rzeczy dzieją się przy dmuchnięciu z kolei. Dobra, zatem kolejne płótno i metoda, tym razem kubeczkowa, to znaczy tak jak Daria wleje sobie kilka kolorów do kubeczka. Aha, może zrobię wcześniej grunt jakiś tutaj na płótnie. Niech będzie na przykład taki, co tam poszalejemy. Właściwie już na etapie robienia gruntu przecież można jakieś kolory wkropić i polecam wam też spróbować w ten sposób na etapie robienia podmalówki. Zobaczcie. Rzadkie farby właśnie takie efekty umożliwiają, a szczególnie te farby PBO dedykowane do puringu. W zasadzie już można by zostawić, ale jeszcze co nieco tutaj
się podzieje. Także teraz do kubeczka kolejne kolory wędrują. Ja może użyję również złotego i srebrnego, bo tutaj takie kolory w zestawie PBO są. Więc czemu nie spróbować? One się będą bardzo ciekawie rozwarstwiać, tak nieco marmurkowo. Takie węże, super. Tak, ja poszedłem w klimaty. Właściwie to już mi się podoba. Ja nie chcę tego Tak, rozcierać. ja też jestem za tym. Słuchajcie, to jest naprawdę wciągająca technika i tutaj ciężko przestać, albo ciężko Trzeba mieć dużo podobrazi, jednym trzeba słowem. mieć dużo podobrazi jednym słowem, bo inaczej to się nie da. Ale jak dmuchniemy, tak jak widzicie, to się też ciekawie rozejdzie. O, takie kleksy się wyłaniają, fajne. Farby schną 24 godziny i po tym czasie są odporne, można. Tak, to specjalne farby do puringu firmy PBO. Tutaj pani Joanna pyta. Tak, to są akurat specjalne farby. Możecie podobny efekt dzisiaj osiągnąć, rozcieńczając trochę wodą zwykłe farby akrylowe, one są po prostu z natury bardziej gęste zazwyczaj. Też to są takie, powiedziałbym, bardziej nasycone, zachowują ten smak. Tak, natomiast tak jak wspominałem, no te farby PBO są po prostu są do tego Dedykowane do tej dedykowane, technologii. więc one dadzą znacznie bardziej żywe efekty. Możemy na przykład stuknąć płótnem w stół. Zaczyna się robić ciekawiej. Podobrazia mogą być dowolne. Są podobrazia w zestawie, ale to mogą być po prostu zwykłe podobrazia, takie po jakich malujemy. To nie muszą być akurat specjalnie te podobrazia. Czy można kupić kolory oddzielnie? Zapewne można. Tak jak wspominałem, w tej chwili ten zestaw jest dostępny. Z tego co wiem, tylko w sklepie www.matejko.com.pl i tam możecie go sobie zamówić internetowo.
Jeżeli będzie możliwość zamówienia pojedynczych farb, to też myślę, że w sklepie Matejko. Zresztą, jeżeli będziecie zainteresowani, to na pewno po prostu uda się sprowadzić takie konkretne farby. Wielki powrót spaghetti, zdecydowanie tak, a lubię spaghetti, więc tytuł mi odpowiada. Tak, powoli kończy nam się miejsce na odkładanie zaczętych prac, ale ja może jeszcze coś pokażę na tej poprzedniej, którą już wcześniej robiłem. O, na przykład jeszcze raz technikę z balonem można. Gdzie jesteś w baloniku? Jest balonik tutaj. Technika balonikowa. O, właśnie, ona też daje bardzo wdzięczne efekty. Słuchajcie, to jest naprawdę świetna, kreatywna zabawa. Oczywiście mistrzowie techniki Turingu robią w tej technice dzieła sztuki. I myślę, że jak najbardziej do tego efektu trzeba nam zmierzać. Natomiast jak każda technika wymaga ćwiczeń. Tak, balonik się sprawdza bardzo wdzięcznie i daje fajne efekty. Swoją drogą, chyba dzisiaj będę częściej malował balonem. To jest bardzo wdzięczne narzędzie malarskie. Panie Grzegorzu, widzę, że pan kusi, pan nie odpuszcza. Niestety nie mamy balkonu, więc nie możemy wyjść na balkon i machnąć kilka razy. Pan Grzegorz machnie. Ale może pan Grzegorz pokaże efekty właśnie takiego malowania. Myślę, że wcześniej tylko dobrze ostrzec przechodniów na dole, że malujemy w technice Turingu. Proszę uciekać. Ale zgadzam się, te dynamiczne techniki są bardzo efektowne i mam nadzieję, że kiedyś będę mógł wam pokazać, tylko muszę się dorobić osobnej pracowni właśnie do Turingu, bo inaczej to zguba. Zguba czeka każde pomieszczenie. Najlepsze jest to, że tutaj ta praca nigdy się nie kończy, bo możemy wylewać kolejne warstwy, tworzyć kolejne wzory. One się będą wciąż rozpływać w kolejne oka, pióra i inne cuda. Ta technika to jest bardzo dobre ćwiczenie na odwagę i na szaleństwo malarskie. Na zabawę kolorem. Na zabawę kolorem. Ja muszę pokazać, co Daria tam wyczynia. Ja zaraz może podejdę. A, ja już jestem. Daria duży format wzięła. Tak, to jest akurat... Może pokażę. To jest płótno... Takie ale w bloku, tak. Płótno tak, z bloku. Samo płótno. I to też umożliwia teraz dodatkowo jeszcze bardzo różne, tylko może odłożę cały ten pojemniczek, żeby widzicie lepiej.
Wiesz, mi się bardzo podoba, że ta plama jest na takiej po prostu bieli dużej. Tak, właśnie tam chciałam spróbować, bo wtedy ona jakby ma oddech. Formę, ma oddech i ma swoją formę. I to nie znaczy właśnie, że w technice puringu zawsze trzeba całą powierzchnię zamalować. Trzeba mieć do krawędzi, dokładnie. Zdecydowanie. Wielbiciele minimalizmu też w tej technice wiele dla siebie znajdą. Oczywiście jakbyśmy teraz złożyli Nie. No, efekt będzie dosyć oczywisty. Mhm. Wiadomo co wyjdzie, wyjdą motyle i różne takie ciekawe kleksy. Ja wykorzystałam właśnie folię i wcześniej sobie delikatnie rozłożyłam taką cienką warstwę, widzisz? Tak. I dopiero na nią wylewałam, także to też... Tutaj ten fragment jest też taki ciekawy. Te farby PBO mają połysk też niesamowity. One mają, przypuszczam, dużą zawartość żywicy akrylowej w sobie. Zresztą czuję to na swoich rękach, bo nie ubrałem rękawiczek, które oczywiście są w zestawie i powinienem był je ubrać, ale ja nie lubię w rękawiczkach pracować i teraz cały się lepię. Także można i minimalistycznie działać, można i maksymalistycznie działać. Można ich chlapać wszędzie w koło, ale dzisiaj akurat tego nie pokażemy, ale może kiedyś w przyszłości się uda. W sumie grzebienia nie wykorzystaliśmy. No to już wykorzystamy grzebień. Tak, to są akryle, pyta pani Anna. To są akryle, z tym, że używamy dzisiaj głównie specjalnych akryli do puringu firmy PBO. Natomiast można też użyć akryli innych. One też oczywiście dadzą efekt różny. To zależy po prostu od akryli. Aha. To co, kolejna praca? Spróbujemy? Może spróbujmy kolejną pracę. Mhm. Ja poszukam jeszcze jakiegoś podobrazia. Oj, będzie zamówienie. Daria, to jest dla ciebie podobrazie. Tutaj się wyżej po twojemu. Ja idę robić zamówienie nowych podobrazi przez internet, bo wyczerpaliśmy większość tymczasowych zapasów. No cóż, bywa. No bywa. Ale to nic, tylko się cieszyć. Zrobię wyżej, bo tutaj mamy większy format teraz. Daria, eksperymentuj. Może to będzie twoja kolejna wyprawa malarska w tej technice. Na żywo. Nie uprzedzam nic. Co będzie, to będzie. Tu jest pojemniczek. Jeszcze nie byś chciał. Spróbuję uzyskać ten efekt, ale jakby wylewając warstwę farby koło siebie. Też rozdzielając je bielą. A może chcesz żmijkę do okien? Mhm, tak. Musisz pachni jeszcze nie pokazywać, nie takiej wielkiej. Znalazłem jeszcze podobrazie. Brawo! Jesteśmy uratowani. Moi drodzy, znalazłem jeszcze podobrazie, więc możemy malować. Hurra! To są żelazne zapasy. Warto mieć żelazne zapasy podobrazi w domu, zwłaszcza w dobie pandemii. I puringu. I puringu. Mmm.
Taki minimal. Minimal, ale fizyka robi tutaj naprawdę swoje. Zresztą fizyka w malarstwie jest i powinna być doceniana, bo jest zacna. Gotowe. Gotowe. To ja teraz poszaleję. Poszaleję trochę bardziej i odważniej. Słuchajcie, polecamy wszystkim takie właśnie zabawy, bo takie zabawy dają człowiekowi odwagę, powodują, że cieszy się malowaniem. Malowanie nie zawsze musi być śmiertelnie poważne, nie zawsze musi być realistyczne i robione w skupieniu. Malowanie powinno być frajdą. I ja teraz użyję myki do okien. Czyli mojego narzędzia malarskiego. Czyli narzędzia malarskiego Darii. Ale umyj potem porządnie. Oczywiście, że umyję. Ja zawsze myję te sobie pędzelki. Dasz co kolejno. Tak, kolejne płótno już możesz sobie przygotować. Najpierw rozpłynę troszeczkę tę farbę. Chcesz zastosować jeszcze ten specjalny efekt. Super. Tak, trafiła się farba z efektem marmurkowym. Chcesz? Proszę. Podoba mi się ten efekt tutaj tych kropeczek. Tęczowy i kropeczki, tak? Tak. Ale według mnie też już jest gotowe. Muszę cię rozczarować, ale... Trzeba kolejne podobrazie. Muszę pokazać wam tę farbę taką strukturalną. Ona jest właśnie w zestawie PBO i ona daje taki niesamowity efekt, jaki tutaj widzicie. Takich komórek, które będą się rozrastać z czasem. Ja bym jeszcze... Tak, a jeszcze nie spróbowaliśmy dodawać tego oleju. O właśnie. O właśnie. On też taki da efekt rozprężenia. W zestawie znajdziemy też olej silikonowy. No popatrz, jakie tutaj ładne rzeczy się robią. A to z tego oleju? Nie, nie, to z tej wcześniejszej warstwy. Natomiast olej rzeczywiście odpycha farbę. Nie wiem, czy najpierw oleju, a potem może do niego. Tylko to jest akurat też ta, wiesz... To jest zwykła, ta różowa? Wiem, więc ona może niekoniecznie być tak podatna na działanie. Ja wrócę do koralików w tej chwili. Tylko jeszcze więcej farby jednak nałożę, bo to co jest nie wystarczy tutaj. To ja zakończę na złoto i srebrno. Co ty na to? Dobrze. Słuchajcie, najlepsze jest to, że jak to wyschnie, to przecież po tym można malować i nakładać kolejne warstwy. Tak, nawet dopatrzyć się jakiejś inspiracji i... Zdecydowanie. Wprowadzić elementy realistyczne. To ja oddaję w twoje dłonie kolejne płótno. Pokażę jeszcze tylko wam z bliska te piękne efekty marmurkowo-komórkowe. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. No to są właśnie specjalne właściwości farb PBO. Teraz ja uwielbiam fragmenty, bo tak naprawdę przy takim malowaniu można wycinać jakieś mniejsze fragmenty, kadrować je. I to są cudowne obrazy same w sobie.
Tak, doskonałe do inspiracji. Jakieś gwiazdy na takie Tak. Dobrze, galaktyki. już się wpuszczam. To ja jeszcze tym razem spróbuję zrobić coś, czego jeszcze nie robiłam, więc jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Tam jest, jest kilka pojemniczków wyjętych. Gdzieś. Zacznę teraz od srebrnego. Do niego dodam troszkę tej farby, która tak Możesz głośno mówić. Ciekawe struktury tworzy. Potem dodam jeszcze złotego. Trochę bieli. I znowu troszkę srebra. Ja powiem więcej, możemy jeszcze rozsypywać na to suche pigmenty. Właśnie chciałam użyć brokatów. A, brokaty, tak. W zestawie są brokaty, moi drodzy. Więc jeżeli lubicie brokaty, to znajdziecie je też w tym zestawie do puringu. No my jesteśmy wielbicielami minimalizmu i tutaj pewna trudność zawsze w szaleństwach, bo nam się od razu tak podoba, że jeszcze teraz. Mam troszkę bieli tu. No właśnie, bo szpachlą czy też myjką do okien można też punktowo bardziej działać. I granatu, przyda się nam kontrast, co ty na to? Tak, zdecydowanie. Jakieś pigmenty? Brokaty, no to brokaty przygotowane. Proszę, jak sobie życzysz, srebrny się wysypał. Chcesz sypnąć, czy ja mam sypnąć? Sypnij. One są brudne, wiesz, ja bym nie wytarł. Znaczy, tak? Zostawiam jakiś kolor, ale to może być w sumie ciekawe. Najlepsze są do tego takie metalowe koraliki, metalowe kuleczki, bo one są po prostu cięższe i
bardziej przylegają do powierzchni. Te, które my mamy na żyłce, one jednak momentami gubią kontakt z powierzchnią. A bo ty jeszcze koralikami właściwie nie pracowałaś, a to jest bardzo przyjemne. Jakiś dziwny stwór mi powstał. Ale tutaj piękne rzeczy są. Tak, my tutaj znajdujemy przede wszystkim masę inspiracji do różnych dalszych działań. Ja myślę, że po tym będziemy coś malować. A ja, żeby jeszcze pokazać jedną opcję z myjką do okien, przygotowałem już troszkę mniejszy format, bo się nam duże pokończyły, niestety. To jest papier do farb akrylowych, 480 gram Happy Color, tak konkretnie, żeby wam pokazać, że na papierze oczywiście też można. Myślę, że papier może dać też ciekawe efekty, bo on będzie bardziej giętki, więc farba będzie się ciekawie na nim rozpływać. Tak, w tej technice najtrudniejsze jest właśnie, żeby przestać, bo nas kuszą kolejne zmiany. Tu jest też ograniczony czas, inaczej, ograniczone ilości roztarć możemy nałożyć, bo kolory po prostu zaczynają się mieszać w szarość. Taką nieciekawą. Ale zabawa jest przednia. Zdecydowanie. O, bardzo ładne. A dziękuję. Czy chcesz ostatnią kartkę? Ciężki wybór, ostatnia kartka. Może grzebieniem teraz, mogę? Tak, tutaj chcesz grzebieniem, tak? Czy tam u siebie? To wyciśnij sobie jeszcze jakieś kolory, jakie będziesz chciała.
A może tyle? Czy dodać jeszcze granatu? Może dodaj granat, bo żeby będzie za mały kontrast. Prawda? Tak, trzeba myśleć o kontraście i pamiętać o nim też. Tak, grzebień robi piękne efekty, ale w skali mikro, więc ja przybliżę tak, kamerę, bo to jest ładne, tylko trzeba widzieć z bliska. Także jeżeli... A to już jest gotowe. Gotowe, no. Gotowe. No i co zrobić? Widziałam, zostawić, że tak będzie. Zostawić. I to się robi jeszcze ładniejsze. Jeszcze piękniej się rozdzielają. Mhm. Może całkiem z bliska pokażemy. No to odczep telefon. Takie biżu. Widzę, że to jednak nie była ostatnia kartka. No ja myślę, że pobawimy się już poza kamerą. Moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze eksperymenty wspólne. Raz jeszcze pokażę ten zestaw naprawdę fantastyczny, który dzisiaj używaliśmy. To był zestaw Puring firmy PBO. Są również filmy, które pokazują, jakie efekty można uzyskać i w jaki sposób. Także to jest kompletny zestaw. Filmy są w internecie. Bardzo jesteśmy pozytywnie zbudowani tym, co dzisiaj się tutaj działo i tym, co powstawało. Przyślijcie wasze prace. Polecamy wam eksperymenty. Oczywiście także z farbami akrylowymi, tymi, które macie po prostu, bo one też dadzą bardzo wdzięczne efekty. Te pierwsze próbki robiłem właśnie klasycznymi akrylami o trochę bardziej gęstej konsystencji. Możecie je zawsze troszkę spróbować rozrzedzać. Daria, pokaż jeszcze twoje owoce twoich dzisiejszych działań. Ja bardzo ten lubię. Jednak taka zawężona gama robi swoje. Tak, myślę, że tutaj trzeba jednak szaleć, ale najlepiej wybrać takie kolory, które będą dobrze łączyć. Dobrze się mieszać, tak. Żeby nie powstało brud. Płotko. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania dotyczące tej techniki i tego zestawu, to śmiało piszcie, będziemy odpowiadać. Dziękujemy Wam za dzisiejsze wspólne malowanie i zapraszamy o 19 na więcej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.